Już w najbliższą sobotę w scenie 210 zostanie zorganizowane spotkanie wielkanocne dla starszych i samotnych mieszkańców osiedla Sobieskiego. Nic więc zatem dziwnego, że poniedziałkowe zebranie rady tego osiedla było w większości poświęcone przygotowaniom do tego wydarzenia. Już zostało nam kilka dni, a jak zawsze chcemy stanąć na wysokości zadania i zadbać o to, żeby u nas było jak najlepiej. Przygotowania do tradycyjnego jajeczka nie zdominowały oczywiście całych poniedziałkowych obrad. Innymi tematami to omówienie pism, które skierowane zostały zarówno do. Pana prezydenta Romana Smogorzewskiego, jak i prezesa Szymona Rosiaka w różnych sprawach, ale dotyczących polepszenia, że tak powiem, bytu naszych mieszkańców, mieszkańców Osiedla Sobieskiego przede wszystkim. Jedno z pism dotyczyło projektu wybudowania na osiedlu siłowni plenerowej. Radni postulują, aby powstała ona między budowanym właśnie apartamentowcem faktoria a spółdzielczym blokiem, w którym znajduje się poczta przy rondzie Zwycięży siłownia miałaby stanąć w pobliżu znajdującego się tam boiska. Osiedlowi radni chcą, aby ta inwestycja została zrealizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Problem trudności tkwi w tym, że teren jest nie należący do zasobów spółdzielni mieszkaniowej, zatem spółdzielni nie wolno inwestować. A w ramach inicjatywy własnej muszą być tak zwane środki własne też składać się na tą, wchodzić w skład inicjatywy lokalnej. Także trzeba to, że tak powiem, innymi sposobami pozyskać. Myślę, że. A jeśli nie, to na osiedlu jest jeszcze kilka miejsc, gdzie taka Penerowa siłownia mogłaby powstać. Przewodnicząca Rady Osiedla skorzystała też z okazji i podziękowała strażnikom miejskim i strażakom za niedawną interwencję na osiedlu. Chciałabym serdecznie podziękować panom ze Straży Miejskiej, jak również panom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, za udzieloną pomoc e, szybką, e, efektywną w, w sobotę mieszkance naszego osiedla, która została uwięziona we własnej kuchni. E, ze względu na zatrzaśnięcie się drzwi kuchennych. Mieszkanka mieszkająca na pierwszym piętrze, więc nie było możliwości udzielenia pomocy czysto sąsiedzkiej. Także żeśmy posiłkowali się panami ze Straży Miejskiej. Interwencja miała miejsce w sobotę 5 marca około południa w bloku numer 108.